stanie, jak wszyscy widzimy. Ludzie emigrują, nie ma pracy, przedsiębiorstwa upadają. Żadne z obietnic, które poczynili wyborcy, nie są realizowane. Nadto granice przestały być także bezpieczne. Przyszłość nasza rysuje się, najłagodniej mówiąc, w trudny sposób. Polska potrzebuje zmiany. W taki sposób dalej nie jesteśmy ani w stanie się rozwijać, ani mieć przyszłości, ani nasze dzieci nie są w stanie mieć przyszłości. Zamiast spodziewanego powrotu są wyjazdy. Polska się zmienia. Potrzeba zmian. Dziś jest tylko jedna siła, która może tych zmian dokonać. Jest nią Prawo i Sprawiedliwość. Są wprawdzie formułowane różne programy. Są tacy, którzy próbują mówić, że my Polskę uratujemy, ale to wiadomo, że to jest efemeryda, że to wszystko jest jakiś odprysk Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość przed miesiącem przedstawiło program gospodarczy. Nie tylko gospodarczy, zresztą, ale społeczny w dziedzinie ochrony zdrowia, oświaty, opieki społecznej itd., itd. Ten program był formułowany w oparciu o rozmowy z ludźmi. Członkowie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości objechali wszystkie powiaty. Rozmawialiśmy z ludźmi, wysłuchiwaliśmy ich postulatów. Rezultatem tych rozmów był program. I jak powiedziałem, zostały przedstawiciele, członkowie kierownictwa byli we wszystkich powiatach tych tak zwanych mniejszych. Teraz w tym tygodniu i za dwa tygodnie będą w byłych miastach wojewódzkich. Pan premier Kaczyński jest dzisiaj w Słupsku, natomiast w Płocku gościmy przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pana Mariusza Błaszczaka. Witam pana, panie przewodniczący. Przewidujemy spotkanie, porządek, tak jak zawsze, najpierw wystąpienie pana przewodniczącego, potem ewentualne pytania, rozmowa. Pan przewodniczący dzisiaj jeszcze jedzie do Gostynina, jutro będzie w Ciechanowie. Także jest to także wyczerpujący wyjazd, ale tak jak powiedziałem, członkowie kierownictwa chcą się spotykać z ludźmi. My się z ludźmi musimy spotykać przy tej obstrukcji, jeśli idzie o środki masowego przekazu. Tam nas nie ma. Jak widzimy, telewizja, program pierwszy, ciągle są jedni ci sami, ciągle mówią jedno i to samo, ciągle nam mówią, że kiedyś tam ma być dobrze. My mamy program, który wprawdzie w dzisiejszej klęsce nie spowoduje natychmiastowej poprawy, ale jesteśmy w stanie dać ludziom szansę na to, że rzeczywiście lepiej będzie. My w czasie naszych rządów pokazaliśmy, że potrafimy Polską kierować, za naszych rządów Polska się rozwija. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście, tak jak powiedział pan minister Wojciech Jasiński, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jest aktywne. Jeździmy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi i uważamy, że to jest najlepsza formuła konsultacji społecznych, bo tak to trzeba określić. No, niestety Sejm nie odpowiada na te pytania, które ludzie stawiają. Chociażby na ostatnim posiedzeniu Sejmu był wniosek Prawa i Sprawiedliwości dotyczący referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. Otóż my jako klub złożyliśmy ten wniosek, dlatego że w listopadzie większością głosów koalicji PO-PSL został odrzucony wniosek obywatelski. Pod tym wnioskiem zebrano prawie 1 000 000 podpisów, no ale partia, która dziś Polską rządzi, PO, ma obywatelskość wyłącznie w nazwie. Można powiedzieć, że jeszcze wnosi też dodatkowo. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości także został odrzucony. Nie mają zaufania Donald Tusk, Janusz Piechociński do ludzi, bo przecież gdyby
postawić sprawę tak, jak chciało Prawo i Sprawiedliwość w referendum, to ludzie by ocenili, czy uważają, że to od rodziców powinno zależeć, czy dzieci sześcioletnie pójdą do szkoły, czy też od władz. Jestem przekonany, że ludzie by zdecydowali, że to od rodziców powinno zależeć, no bo tak być nie powinno. Jeżeli rodzice uważają, że dziecko jest na tyle przygotowane, żeby mogło pójść w wieku 6 lat do szkoły, to powinni mieć prawo je wysłać. Ale jeżeli uważają inaczej, że dziecko powinno pozostać z rodzicami jeszcze przez rok, to powinni mieć prawo taką decyzję podjąć. To jeden z przykładów tego, jak nierespektowane są prawa obywatelskie przez tych, którzy dziś Polską rządzą. Inny przykład, no jeszcze sprzed kilku lat, wniosek o referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. 2,5 miliona podpisów. 2,5 miliona podpisów również trafiło do kosza, bo rządzący uważają, że Polacy muszą dłużej pracować do 67 roku życia. Zajmują się jakimiś suwakami na listach wyborczych, że prawa kobiet respektują, użalają się, że mniej kobiet jest w polityce, tymczasem panią zwiększyli czas pracy do 67 roku życia. To jest konkret, to jest polityka taka wymierzona właśnie w kobiety, w panie. Pomyślmy sobie, na przykład panie pielęgniarki, które będą musiały pracować do 67 roku życia. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest realne? Czy to jest realne? O co w tym wszystkim chodzi? No pewnie rządzący Donald Tusk patrzy z punktu widzenia budżetu. Chodzi o to, żeby zaoszczędzić na ludziach, żeby zaoszczędzić. Żeby zaoszczędzić na ludziach. Tak, bo on przecież nie będzie oszczędzał na administracji, nie będzie oszczędzał na tych, którzy wysokie pensje otrzymują, bo w spółkach różnych znajdują zatrudnienie, tylko na zwykłych ludziach będzie oszczędzał, bo w ten sposób mniej osobom wypłaci emerytury. Będzie to z korzyścią pewnie z jego punktu widzenia dla budżetu państwa. To jest istota właśnie tej władzy, koalicji PO-PSL. Obietnice składano od 2007 roku, puste słowa, jeżeli jakieś działania, no to właśnie podwyższenie wieku emerytalnego, to podwyższenie podatków, to szukanie pieniędzy w kieszeniach, w tych płytkich kieszeniach, bo nie w głębokich. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powiedział pan minister Jasiński, w połowie lutego, przeprowadziło kongres programowy, przyjęliśmy nowy, zaktualizowany program i właśnie spotykamy się z ludźmi, żeby mówić na ten temat. Na temat naszej alternatywy, naszej konkretnej propozycji dotyczącej tego, co się w Polsce dzieje, jak można Polskę zmienić, jak można rządzić lepiej, jak można rządzić inaczej. Jeżeli już jestem przy emeryturach, to oczywiście nasz postulat to cofnięcie tego podwyższenia wieku emerytalnego. 60 lat jako granica, po przekroczeniu której na emeryturę przechodziłyby panie, 65 panowie. I nie przyjmujemy do wiadomości twierdzenia, że Polski na to nie stać, że budżetu państwa na to nie stać. No to na co budżet państwa stać? Pokazujemy, gdzie są marnotrawione pieniądze. No, na przykład, proszę Państwa, na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad możecie Państwo znaleźć informację, że kilometr budowanej w Polsce autostrady jest droższy niż kilometr budowanej autostrady w Niemczech. Tak, to jest oficjalna informacja. Przy czym przeciętny Niemiec, pokazują to statystyki, Eurostat na przykład, zarabia trzykrotnie więcej niż przeciętny Polak. Przy czym firmy podwykonawcze, które budowały autostrady, zbankrutowały, bo wykonały pracę, nie otrzymały zapłaty. No i pokazujemy, tak, proszę bardzo, tu pieniądze są marnowane, tu pieniądze są marnowane. Mówimy o korupcji, o tym, co się dzieje w sferze władzy. Pokazujemy aferę, afera hazardowa, afera stoczniowa, przecież zamknęli stocznię w Szczecinie i w Gdyni. Skorzystali na tym Niemcy, bo stocznia w Rostocku przejęła zamówienia szczecińskie. Afera informatyczna, afera Amber Gold. Tu rozchodzą się pieniądze
Tu ktoś obławia się na tym, że ma kontrakty ze spółkami Skarbu Państwa, że korzysta, jest beneficjentem budżetu państwa. Inna sfera związana, służba zdrowia. W Płocku też szpital jest spółką, która co przynosi długi. Jest niedochodowy. Zresztą w ogóle włączenie zysku do leczenia jest czymś zupełnie nieracjonalnym. To ma wytłumaczenie tylko z jednego punktu widzenia, ktoś na tym zarobi. Ktoś na tym zarobi. No i rzeczywiście ktoś na tym zarabia. Szpital Płocki z roku na rok przynosi straty. A przykład z innej części Polski, w Mysłowicach, szpital sprzedany dwojgu radnych z PO za 135 tysięcy złotych, czyli zarówno wartość kawalerki. Kupili szpital, bo też był zadłużony, no, nie przynosił dochodów, a więc kupili szpital. Kupili z kontraktem, wartym kilka milionów złotych, bo na tym cała ta operacja polega. Premier Tusk, kiedy zarzuciliśmy my, Prawo i Sprawiedliwość, właśnie tą aferę z trybuny sejmowej zarzuciliśmy premierowi Tuskowi, wyszedł na ulicę i powiedział, że nie, to wszystko jest inaczej, bo ci, którzy kupili, to zobowiązali się, że spłacą długi, że zainwestują w ten szpital. Już ja to widzę, jak oni długi pospłacają, albo jak zainwestują w ten szpital. Możemy popatrzeć, co się stało, bo większość z nas pamięta lata 90. Pierwsze lata 90., jak to podobnie kupowano państwowe przedsiębiorstwa. Najpierw przekształcamy w spółki, a potem uwłaszczali się cwaniacy na tych spółkach. I co się działo później? No otóż z reguły tak było, że te spółki przestawały zatrudniać ludzi, a potem zbywały majątek. I ci cwaniacy zarobili sobie na tym, że zbyli majątek, który wcześniej należał do Skarbu Państwa. To jest ten mechanizm. To jest ten mechanizm właśnie, z którym mamy do czynienia, bo władza na to zezwala. Więcej, ci, którzy są przy władzy, na tym korzystają. Przykład z Mysłowic, przykład sprzedaży szpitala jest tego dowodem. Dziś słyszymy, że w sprawie kolejek minister Arłukowicz, minister zdrowia, przedstawił już premierowi Tuskowi plan naprawy sytuacji. A opinia publiczna ma poznać ten plan w przyszłym tygodniu. Na czym ta zmiana ma polegać? No właśnie, na czym ta zmiana ma polegać? Co oni tam mogą zrobić w tym wszystkim? No pewnie to będzie, przepraszam za określenie, pudrowanie trupa, bo tak to wygląda. Ma być tak samo, przecież nie zmienią istoty sprawy, nie zmienią tego, że dążą do prywatyzacji szpitali, prywatyzacji służby zdrowia, tylko będą mówili, że przesuną, może przesuną kolejki z lekarzy specjalistów do lekarzy rodzinnych. No i taki chaos w tym systemie, który jest do zmiany wprowadzony. Prawo i Sprawiedliwość proponuje zmiany. Na czym ta zmiana miałaby polegać? Na likwidacji NFZ-u i finansowaniu opieki zdrowotnej z budżetu państwa. Dlaczego tak? Dlatego, że wówczas pieniądze pozostają pod kontrolą władzy. Pod kontrolą rządu, pod kontrolą Sejmu. Dziś są poza kontrolą. Dziś wychodzą panowie ministrowie zdrowia i mówią, no to nie my, to NFZ. To NFZ podpisuje kontrakty i na nic wpływu nie mają. Słyszałem, że tak tłumaczą się również w Płocku, że płocki szpital jest zadłużany, dlatego że kontrakty ze szpitalem podpisuje NFZ i te kontrakty z roku na rok są niższe. No i oni na nic wpływu nie mają. Prezydent Płocka, który jest z PO, był posłem przecież PO, rozkłada ręce, na nic nie ma wpływu. No to jest oszustwo. To jest oszustwo. To jest oszustwo. To jest tak skonstruowany system, żeby właśnie pieniądze wypływały nie wiadomo gdzie, żeby oprócz tego, że te pieniądze są marnotrawione, że są rozkradane, to jeszcze mamy do czynienia z czymś, co jest jeszcze gorsze. Ludzie nie mogą dostać się do lekarza. Wczoraj na portalu internetowym jednej z telewizji został opublikowany raport mówiący o tym, że na przykład we Wrocławiu ludzie 6 lat czekają na wizytę u lekarza ortopedy. No tak, 6 lat. No przecież
To jest obłęd. Opowiadał mi znajomy, że poszedł do szpitala, bo naderwał sobie mięsień. No, źle stanął, jakaś taka kontuzja się pojawiła. Naderwał sobie mięsień. Lekarz w szpitalu warszawskim powiedział, że zagipsuje mu nogę, no i za 3 miesiące na USG może przyjść. Za 3 miesiące na USG może przyjść. No ale pokazał mu też kilka nazwisk lekarzy i powiedział, że jeżeli zapłaci, no to oczywiście od ręki. Oczywiście od ręki może USG. No to jest ta patologia. To jest to patologia. I czy Donald Tusk tą patologię zmieni? Arłukowicz tą patologię zmieni? Oczywiście, że nie. Bo sami ją wprowadzali. Donald Tusk ją wprowadzał wtedy, kiedy ministrem zdrowia była Ewa Kopacz. Wtedy Arłukowicz krytykował ten system, a teraz sam ten system wprowadza. Sam ten system wprowadza, więc do wymiany. I Arłukowicz do wymiany, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, trzykrotnie. Trzykrotnie składał wniosek o odwołanie Arłukowicza i Tusk do wymiany. No nie łudźmy się. Przy tym premierze żadna zmiana, jeżeli chodzi o politykę zdrowotną, nie nadejdzie. Nie miejmy co do tego żadnych, ale to żadnych złudzeń. Kolejna sprawa, oświata. Likwidują szkoły, likwidują samorządy, bo mówią, że nie ma pieniędzy na szkoły. Dowiedziałem się, że w Płocku też gimnazjum numer 2 jest wygaszane, jest likwidowane. Po co? Bo nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy. No nie ma pieniędzy w przypadku miast powiatowych na to, żeby funkcjonowały posterunki policji, żeby były połączenia PKP, żeby były połączenia PKS-u. Nie. Na to pieniędzy nie ma. Likwidują Polskę powiatową, bo metropolie muszą się rozwijać, bo tam PO ma swój elektorat, który musi dopieszczać pieniędzy. Otóż to jest sprzeczne z taką podstawową zasadą, wokół której powinny toczyć się procesy rozwoju Polski, a więc zrównoważonym rozwojem. Polska powinna się rozwijać w sposób zrównoważony. Nie można powodować tego, że ludzie z Polski, szczególnie tej powiatowej, będą uciekać, bo nie będą mieli szansy na to, żeby znaleźć pracę, żeby założyć rodzinę, żeby kupić mieszkanie. Gdzie ci ludzie będą uciekać? Do metropolii? Chyba, że za granicę. Ale nawet ucieczka do metropolii czy do zagranicy nie ma sensu. To jest kolejny problem, olbrzymi problem naszego kraju, że ludzie młodzi wyjeżdżają za pracą na zachód Europy, bo nie mają szansy na pracę w Polsce. Jaka jest nasza propozycja? Więc Narodowy Program Zatrudnienia. To jest właśnie system ulg podatkowych dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na inwestowanie w Polsce powiatowej i tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych. Dla ludzi młodych, tak żeby ludzie młodzi po znalezieniu pracy mogli pobrać się i decydować na posiadanie dzieci. To jest właśnie rozwój. Na tym ten rozwój polega. Nasi eksperci stwierdzili, że Narodowy Program Zatrudnienia gwarantuje powstanie w ciągu 10 lat 1 200 000 nowych miejsc pracy. Żeby zmniejszyć bezrobocie, żeby zahamować emigrację z Polski, proponujemy także inwestycje. To jest ten słynny 1 000 000 000 złotych na inwestycje w ciągu 7 lat. Mówił o tym premier Kaczyński. No to oczywiście, co słyszymy w mediach, w tych mediach mętnego nurtu? A słyszymy, że a skąd on wziął ten 1 000 000000, a to niemożliwe, a to nie ma. Pokazujemy konkretnie. Pokazujemy konkretnie. 500 miliardów złotych to fundusze unijne razem z wkładem własnym polskim w ciągu 7 lat, pokazuje perspektywę 7-letnią. Szacuje się, że 200 miliardów złotych to oszczędności, to pieniądze, które nie pracują polskich przedsiębiorców. To pieniądze, które nie pracują. Pieniądze powinny pracować, powinny być pomnażane. A więc proponujemy stworzyć takie warunki, żeby opłaciło się zainwestować te pieniądze tu, nad Wisłą. Tu, nad Wisłą. Nie gdzie indziej, tylko właśnie tu, nad Wisłą. To jest 200 miliardów. Kolejne 100 miliardów złotych to są
zasoby spółek Skarbu Państwa, które też na zasadzie współpracy z bankiem, Narodowym Bankiem Polskim, powinny być wykorzystywane w formie funduszy inwestycyjnych, tak żeby zarabiały, żeby były pomnażane. To z całą pewnością musi nakręcić koniunkturę. Musi nakręcić koniunkturę. Poza tym proponujemy przy tych ulgach inwestycyjnych na przykład natychmiastową amortyzację. Proponujemy podwójne ulgi właśnie podatkowe przy inwestycjach. Proponujemy także niejako wymuszenie wzrostu płac. Uważamy, że w Polsce płace są bardzo, ale to bardzo niskie. Opowiadamy się zdecydowanie przeciwko wprowadzeniu euro do Polski. Co prawda, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się, żeby wprowadzić euro, ale data nie jest wskazana. Nie ma sensu, żebyśmy wchodzili do euro, ze względu na to, że strefa euro to chory człowiek. To jest metoda, która pozbawiłaby nas zasobów, gdybyśmy do strefy euro weszli. Pozbawiłaby nas możliwości elastyczności finansowej, prowadzenia właśnie polityki finansowej. A więc zdecydowanie temu się sprzeciwiamy. Wracając jeszcze do biliona. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Otóż, jeżeli byśmy porównali sytuację, jaka jest dziś, ten bilion złotych, to jest jakieś 2-2,5% PKB. A zauważmy, że na przykład pod koniec lat 30. Druga Rzeczypospolita, czyli dużo biedniejszy kraj, dużo biedniejszy ze względów historycznych, po zaborach, przeznaczała na inwestycje 4-5% PKB. A więc można. Można, tylko trzeba sprawnego rządu, rządu takiego, który będzie chciał patrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju z polskiego punktu widzenia. A nie rządu takiego, który będzie się godził na przejmowanie majątku przez firmy z zachodu Europy. To jest proces, który można zaobserwować w wielu miejscach. Otóż firmy, koncerny międzynarodowe, zachodnie przejmują polskie firmy, przejmując rynek zbytu, a traktują obywateli naszego kraju jako dostarczycieli taniej siły roboczej. I to jest wina rządzących, bo oni tak sprawy stawiają. Ostatni kryzys związany ze sprzedażą mięsa na wschód, otóż ten afrykański pomór, świn. Okazuje się, że dochodzi do dymisji ministra rolnictwa, bo minister rolnictwa mówi, że nie otrzymał wsparcia w rządzie, że nic nie mógł zrobić, jest bezradny. Minister Kalemba przyznał się do swojej bezradności. No ale jednocześnie nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o skup tej trzody chlewnej. Rząd zajmuje się samym sobą. Zajmuje się konfliktem między Piechocińskim a Pawlakiem. Kalemba, tak jak mówi się powszechnie, to kandydat Pawlaka. Piechociński ma Sawickiego jako swojego kandydata. No i dochodzi do wymiany ministra i proszę Państwa, ministrem rolnictwa ma zostać ten, który przecież nie tak dawno w atmosferze skandalu z rządu odchodził. A skandal był związany z nepotyzmem, z kumoterstwem. To były te taśmy hańby z Elewaru, hańby PSL z Elewaru. No, widać, że to Donaldowi Tuskowi nie przeszkadza. Jeszcze tam jest jedna rzecz, o której media, Gazeta Polska Codzienna napisała kilka tygodni temu. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam też, podobnie jak w Elewarze, zatrudniali pociotków. No, na przykład w 2011 roku wydali 1 800 000 złotych na spoty reklamujące Sawickiego. To były pieniądze unijne wydatkowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Była kampania wyborcza. A więc to były pieniądze wydatkowane niezgodnie z prawem. No ale oni oczywiście się tym nie przejmują. To
To jest właśnie tak, że działają jakby czuli się zupełnie bezkarni. No ale to wszystko do czasu, proszę Państwa. To wszystko do czasu, bo żyjemy w XXI wieku. Ludzie pamięć mają. No i jestem przekonany, że już teraz, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy pokażą czerwoną kartkę koalicji PO-PSL. To już będzie 25 maja tego roku, a więc to już bardzo niedługo. To jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne, żeby właśnie w tych wyborach pokazać, że no nie akceptują, że ludzie nie akceptują takich rządów, takich złych rządów, takiej złej polityki. No i zachęcam, żeby poprzeć kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że tylko Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą. Inni siebie nazywają opozycją, a tą opozycją nie są. Weźmy SLD, proszę Państwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tam jest koalicja PO-PSL-SLD, oni razem rządzą. No i ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przez tak długi czas blokowała telewizję trwam przed wejściem na multiplex. Tu okazało się, że stanowcza postawa społeczeństwa, nacisk społeczeństwa na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przyniósł pożądany, dobry rezultat. Telewizja trwam na multiplexie jest, no ale to jest jedna stacja telewizyjna, w tym dominującym nurcie przekaz telewizyjny jest, jak Państwo możecie się przekonać, jednoznacznie prorządowy. Tak można odnieść wrażenie, że te media pokazują świat inny niż on jest w rzeczywistości, oderwany. Oderwany od rzeczywistości. To jest jedna wielka manipulacja. PR. Dziś w Polsce władza opiera się na PR-ze właśnie. Na nazywaniu rzeczy inaczej niż one są naprawdę. Także serdecznie zachęcam do tego, żeby wziąć udział w wyborach 25 maja.